jesteśmy gotowi na kolejne spotkanie dzisiejszego pierwszego dnia Forum Samorządowego Local Trends, a będzie to rozmowa. Rozmowa, której temat będzie dla wszystkich samorządowców szczególnie ważny, ponieważ będzie on dotyczył finansów. Tematem jest reforma dochodów samorządowych. Gospodarzem tej rozmowy jest Unia Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza, a rozmowę poprowadzi pan Mikołaj Kunica, redaktor naczelny Business Insider Polska. Do rozmowy zaprosi dwie osoby. Będzie to pan Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz pan Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin. Zapraszam bardzo serdecznie panów na scenę. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, Mikołaj Kunica, witam raz jeszcze. Długo czekałem na tą dyskusję, ale nie dlatego, że sam ją prowadzę, aż takim megalomanem nie jestem. Długo czekałem dlatego, że wydaje mi się ona najistotniejsza z perspektywy jakichkolwiek prac rozwojowych czy inwestycyjnych Państwa, codziennej pracy oraz nas, beneficjentów tej pracy. Tytuł tej dyskusji, czy tej rozmowy, Reforma dochodów samorządowych. Tytuł niezwykle chłodny, niezwykle lakoniczny, ale za nim stoją ogromne wyzwania, no bo doskonale wiemy, a może nie wiemy, w jakie realia finansowo-podatkowe wkraczamy w 2022 roku za sprawą Polskiego Ładu. Wiemy kilka rzeczy. Zwolnienia podatkowe dla osób poniżej 26 roku życia już od dłuższego czasu funkcjonują. Czeka nas podwyższenie kwoty wolnej od podatku i kolejne ograniczenie wpływów z tytułu podatku dochodowego CIT. Ale czy na pewno to wszystko? Panie ministrze, jakie realia podatkowe za kilka miesięcy będą obowiązywać w Polsce, także w tej Polsce samorządowej? Pan prezydent Żuk, pod jaki model ma układać budżet inwestycyjny w przyszłym roku? Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Miło mi, że mogę tutaj być dzisiaj z państwem i mam zaszczyt uczestniczenia w tej debacie z panem prezydentem. Współpracujemy na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i ta współpraca jest naprawdę bardzo owocna. Co do kwestii inwestycyjnych i w ogóle budżetowych i podatkowych, to myślę, że już największe rozwiązania są znane, gdyż zarówno podatkowy Polski Ład, jak również samorządowy Polski Ład zostały przyjęte przez Sejm. W kwestii samorządowej jest nawet, można powiedzieć, krok dalej, gdyż projekt, już ustawa, nie projekt, została zaopiniowana przez Senat i zaproponowano poprawki, które jutro na Komisji Finansów Publicznych będą rozpatrywane. Dyskusja w obszarze zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego toczy się w przestrzeni publicznej od wielu lat i obie strony doszły do takiego momentu, ale i do przekonania, że potrzebne są jakieś zmiany. Myślę, że podatkowy Polski Ład przyspieszył pewne działania. By wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w zakresie Polskiego Ładu podatkowego, z którego niewątpliwie zdajemy sobie sprawę, że niższe dochody z podatku dochodowego do osób fizycznych wystąpią i te ubytki, gdyby nic nie było w zamian, byłyby znaczne. I myślę, że tutaj strona rządowa stanęła na wysokości zadania i zaproponowała rozwiązania. Rozwiązania takie, można powiedzieć, ad hoc, doraźne, ale i również rozwiązania docelowe, które większość z Państwa z pewnością zna, gdyż tak jak już powiedziałem, nabrały one kształtu projektu ustawy, już przyjętej przez tej ustawy i rozpatrzonej przez Senat. I tu muszę trochę powiedzieć, że takie przyspieszenie tych działań było również wymagane przez stronę samorządową. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu na wniosek strony samorządowej stwierdziła, że chciałaby rozpatrywać cały pakiet Polskiego Ładu i podatkowy i samorządowy łącznie i w trybie pilnym przygotowaliśmy projekt ustawy, ale że
że był on przygotowany w trybie pilnym, to nie znaczy, że on musi być niedopracowany, gdyż moim zdaniem jest mocno dopracowany i zabezpieczający jednostki samorządu terytorialnego. Co udało się wprowadzić w zakresie takich działań doraźnych? A mianowicie pierwotnie była kwota 8 miliardów złotych z tytułu kompensaty ubytków w 2022 roku z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ta kwota byłaby przekazana jeszcze w roku 2021. W znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 ta kwota jest zawarta. Kwota ustawowo dzielona byłaby algorytmicznie w odniesieniu do tego, co jednostkom samorządu terytorialnego przypadałoby z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2022. Podlegałoby korekcie o tak zwany wskaźnik zamożności jednostek samorządu terytorialnego. I co tu chciałem powiedzieć i jakie przytoczyć liczby? To, co jednostki samorządu terytorialnego same zaplanowały w wieloletniej prognozie finansowej w maju tego roku, na rok 2022, jeszcze przed ogłoszeniem Polskiego Ładu, z trzech źródeł: subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Te trzy źródła to było około 140 miliardów złotych. Wraz z tymi dodatkowymi 8 miliardami można powiedzieć, że jako przepływy z tej części centralnej na 2022 planuje się 149 miliardów złotych z tych trzech, z tych źródeł, o których mówiliśmy. Oczywiście zaliczając do tego tą dodatkową część 8 miliardów, która byłaby wypłacona jeszcze w tym roku jako rekompensata. Co więcej, rozwiązania zabezpieczają również interesy gmin mniejszych, mniej zamożnych, wiejskich i dodatkowo oprócz tych 8 miliardów jednostki samorządu terytorialnego, w których występują znaczne niedobory w infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej, otrzymują jeszcze w tym roku kwotę 4 miliardów złotych na inwestycje właśnie w te obszary. Ta kwota, podobnie jak 8 miliardów, byłaby dzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego algorytmicznie. I podkreślam, że te środki, o których mówię, to środki budżetowe, nie obejmują środków z naboru prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Polskiego Ładu. Więc myślę, że ta tutaj działalność doraźna, finansowa jest pokaźnych rozmiarów. W zakresie rozwiązań organizacyjnych wypracowaliśmy pewne stanowisko kompromisowe co do możliwości bardziej elastycznego podchodzenia w regułach fiskalnych w najbliższych 4 latach, a mianowicie w tym okresie 4-letnim jednostki samorządu terytorialnego będą miały możliwość na przykład w jakimś roku niezrównoważenia części bieżącej budżetu pod warunkiem, że w tym okresie perspektywie 4-letniej te wymagania byłyby spełnione i kwota dochodów bieżących równałaby się kwocie wydatków bieżących, czyli ten deficyt byłby w tym okresie pokryty. Panie ministrze, skoro jest tak dobrze i wszystko wiemy, to ja mam pytanie do pana prezydenta. Dlaczego wam to się nie podoba? Bo wiem, że wam się to nie podoba. Miałem oczywiście też kilka różnych pytań odnośnie tych mechanizmów, szczególnie i ad hoc, i tych systemowych, które mają neutralizować, powiedzmy, ubytek tych pieniędzy. Ale zacznijmy może od całościowego spojrzenia na Polski Ład i jego konsekwencje dla Lublina, dla inwestycji samorządowych. Szanowni Państwo, pana ministra my bardzo szanujemy i w tych dyskusjach merytorycznych rzeczywiście staraliśmy się przedyskutować wszystkie możliwości zmian w ustawie czy w ustawach dotyczących finansów publicznych i taka pewna kompleksowość rzeczywiście ma miejsce. Tu mogę potwierdzić, że wolą pana ministra było, żeby rozpatrywać również mechanizm stabilizujący finanse samorządowe w przyszłości. Ale spór co do istoty problemu właściwie jest ciągle ten sam. To znaczy w wyniku tak zwanego Polskiego Ładu ubywają nam dochody własne w postaci znacznie niższych udziałów w PIT.
i oczekiwaliśmy rekompensaty, tak już to nazwijmy, poprzez zwiększony udział w PIT-cie i zaraz powiem, dlaczego to jest tak dla nas istotne, a nie mechanizmu, który w sobie zawiera subwencja rozwojowa. I stąd zarówno Związek Miast Polskich, jak i Unia Metropolii Polskich negatywnie zaopiniowały te propozycje. I niezależnie od tego procesu legislacyjnego, który się toczy, widzimy problem, który nie jest rozwiązany i chyba nie będzie rozwiązany. Problem związany przede wszystkim z tym, że możliwości rozwojowe w samorządach właśnie zależą od tych trzech jakby głównych czynników. Po pierwsze od nadwyżki operacyjnej, która jest oparta przede wszystkim na dochodach własnych, a tutaj ten udział w PIT, w CIT ma dominujące znaczenie. Po drugie oczywiście na dostępie do środków dotacyjnych, tu w szczególności funduszy europejskich, ale również i dotacji rządowych. I po trzecie na zwrotnych źródłach finansowania. I ten model do tej pory funkcjonował przy dosyć wiarygodnych prognozach, wieloletnich prognozach finansowych, które sporządzaliśmy i banki traktowały nas jako wiarygodnego partnera. Ta zmiana, która w tej chwili jest procedowana, przyszła w najgorszym momencie. Po pierwsze, jesteśmy w trakcie już kończenia tych wszystkich dużych, często bardzo dużych projektów infrastrukturalnych i potrzebujemy jeszcze najczęściej w bankach szukać dodatkowego wspomagania tych inwestycji i banki oczywiście pytają się, no ale pokaż prognozę finansową, a pokaż jak wyliczyć ci zdolność kredytową. Ale też druga kwestia, byśmy przed obecną perspektywą finansową taką sytuację mieli. Półtora roku przed rozpoczęciem inwestycji budowaliśmy te modele finansowania. W przypadku Lublina to były dwie umowy z EBI po 500 milionów w transze kredytowe. To trwa. No, EBI jest zbiurokratyzowanym bankiem, przy całym szacunku dla urzędników tego banku. Trwa to do roku czasu, szybciej w Banku Rozwoju Rady Europy, ale zaczyna się od analizy sytuacji finansowej. I znowuż jest to samo. W tej chwili mamy wstrzymane rozmowy odnośnie nowej transzy na ten nowy okres programowania, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na pytania banku do czasu oczywiście policzenia się po uchwaleniu tychże ustaw. I tu jakby jest drugi problem. Bo jeśli nawet będziemy teraz zakładali, że ten mechanizm, o którym pan minister mówił, on czyni łatwiejszym rok przyszły, to z kolei kolejne nie są już do końca dla nas łatwe do wyliczenia, patrząc na prognozy finansowe. I kwestia jest jeszcze jedna. Nasi skarbnicy z Unii Metropolii ostatnio policzyli, każde miasto ma znaczący ubytek, jeśli chodzi o dochody własne. W przypadku Lublina do końca tej kadencji skarbnik w oparciu o te dane, które mamy z Ministerstwa Finansów, wyliczyła nam ubytek miliarda złotych. Więc jakby to jest istotny problem, że poruszamy się z jednej strony, tak jak sobie to uzgodniliśmy w formule, popatrzmy na finanse poszczególnych grup jednostek samorządu terytorialnego, zgadzamy się, że wspomagać trzeba i te małe miasta, i te miasta, jak to ujęto, tracące na znaczeniu, i gminy wiejskie, zwłaszcza w zakresie finansowania dużych inwestycji jeszcze jak dla nich infrastrukturalnych, wodkan i tak dalej, ale też z drugiej strony nie dyskryminujmy dużych miast z uwagi na to, że to one są lokomotywami ciągnącymi inwestycje w lokalne i regionalne. I tu jakby nadal jeszcze porozumienia do końca nie mamy, aczkolwiek warto przyjrzeć się jeszcze raz pewno już po ich uchwaleniu tym mechanizmom i policzyć, jak będzie to wyglądało w najbliższych latach. Szanowni Państwo, ale ja mam pewnego rodzaju dysonans poznawczy, bo jestem przyzwyczajony do tego, że jak mamy liczby, to z nimi się w zasadzie nie dyskutuje. Po prostu się z nimi nie dyskutuje. Więc jeżeli ja słyszę, że pan prezydent mówi, że mu się to nie domyka i że pewnych rzeczy nie jest w stanie policzyć, na przykład przedkładając prognozy wieloletnie finansowe dla sektora bankowego, a z drugiej strony siedzi pan minister i mówi, wszystko da się policzyć, nie ma takich ubytków, no to dlaczego 1 plus 1 wychodzi mniej niż 2? Rozumiem, że to mnie pan redaktor skierował to pytanie. Więc ja mogę tutaj zacząć od sytuacji samego Lublina, że według wyliczeń Ministerstwa Finansów, a mamy czas do 15 października przekazania danych o udziałach w CIT, w PIT+, możemy jeszcze podać dodatkową kwotę tej subwencji wyrównawczej. Według naszych wyliczeń
Lublin otrzymałby około 9,5 miliona złotych więcej niż z tytułu udziału w PIT, CIT, uwzględniając jeszcze tą część rekompensującą, niż sam zakładał w prognozie przed ogłoszeniem Polskiego Ładu. Mam tu również dane dotyczące na przykład Krakowa. Ta kwota byłaby większa o 90 milionów, Warszawy o 166 milionów, Olsztyna o 28 milionów, Częstochowy o 31 milionów, Nowego Sącza o 10 milionów. Ale pan prezydent Żuk mówi, że mam miliard złotych dziury w przyszłym roku. I czego pan w związku z tym nie sfinansuje z, nie wiem, z usług samorządowych albo jakie stawki opłat lokalnych będzie pan musiał w mieście podnieść? No bo jeżeli brakuje miliard, no to nie jest mało jak na skalę budżetu. Znaczy, z panem ministrem tu nie dyskutujemy, bo ma rację. Udział w PIT-cie i w CIT-cie rośnie. W części jest to też naszą zasługą, bo wspieramy przedsiębiorców, wspieramy rozwój gospodarczy naszych mikroregionów. Tylko na przykładzie akurat nie odnoszącym się do obecnego roku, ale ostatnie 4 lata, kończąc na 2020 roku, udziały z PIT-u i CIT-u w Lublinie wzrosły o około 120 milionów, ale wydatki bieżące bez wydatków na program 500+, wzrosło kwotę blisko 370 milionów złotych. A zatem jakby przyrost tego udziału w PIT i CIT jakby nam niczego nie załatwia, przepraszam za to brzydkie słowo, ponieważ tutaj te różnice są bardzo duże pomiędzy rosnącymi kosztami bieżącymi. Mamy tutaj policzone na danych Ministerstwa Finansów przez Związek Miast Polskich wzrost między 2015 rok a 2020. Wzrost dochodów z PIT i CIT 21 miliardów złotych, ale wzrost wydatków bieżących 93,7 miliarda złotych. Gdyby policzyć tylko wydatki na wynagrodzenia, to wzrost o 24,3 miliardów, czyli też więcej niż to wynikało z wzrostu PIT i CIT. Czyli my właściwie dzisiaj mówimy, że nasza sytuacja finansowa będzie ulegała pogorszeniu, myśląc o przede wszystkim finansowaniu rozwoju, ponieważ te wydatki bieżące, tak rosnące, a to, co się dzieje w tym roku i będzie w następnym, mówimy o podwyżkach chociażby wszelkiego rodzaju, które dotykają również i nas jako samorządów, tylko pogłębi tę nierównowagę. Czyli my tracimy powoli zdolność finansowania naszego rozwoju. Jedni robią, tracą szybciej, inni wolniej. Duże miasta jakąś jeszcze sobie poradzą, bo myślę, że przynajmniej na najbliższe 2 lata jeszcze tą zdolnością kredytową dysponują, ale już w pozostałych sytuacja jest dużo, dużo gorsza. Nie mówiąc już oczywiście o oświacie, bo to jest temat sam w sobie i nawet go nie dotykam, gdzie dokładamy do wydatków subwencjonowanych ze środków własnych coraz więcej. Pokazuje to jako pewien problem, bo my nie spieramy się z panem ministrem. Obydwaj widzimy jakby te uwarunkowania dotyczące rozwoju lokalnego, regionalnego podobnie. Tylko teraz jakby jest kwestią zrozumienia rządu, że my jesteśmy tym partnerem dla rządu, który odpowiada za rozwiązywanie problemów, które ma państwo w wymiarze lokalnym, regionalnym. My tak naprawdę realizujemy powinności państwa wobec obywateli. I teraz jeśli tak, to trzeba patrzeć na tą naszą zdolność finansowania inwestycji, bo tu oczekują mieszkańcy i poprawy jakości świadczonych usług, czy tych standardów, ale też i dostępności do tych usług. No i też to, co było przedmiotem dyskusji dzisiaj, chociażby ta zielona transformacja, która wygeneruje ogromne koszty, ochrona klimatu, która wygeneruje ogromne koszty. Jakby problemy nadal pozostają, niezależnie od tego, że na kartce papieru, jakim będzie akt prawny, będą propozycje mechanizmów, które strony inaczej na to patrzą, ale załóżmy, że intencją jest, że te problemy mają być rozwiązane. Otóż my ich tego rozwiązania nie widzimy. Czy krótko mówiąc, poza rachunkiem, bilansem i rozporządzeniami jest jeszcze rynek, a ten rynek pokazuje każdego dnia dosyć dobitnie i brutalnie, jak rosną ceny podstawowych usług czy energii, co się przekłada na właśnie te usługi czy inwestycje. Tymczasem w budżecie na 2022 rok, panie ministrze, no bardzo optymistycznie zapisaliście, że inflacja będzie, proszę mnie poprawić, 3,3 jest chyba napisane, prawda? No to taka inflacja, ale nie w Polsce chyba wpisaliście to.
Panie redaktorze, tutaj pana zaskoczę. Rozumiem, że niezbyt pan ceni prognozy Ministerstwa Finansów, ale muszę... Bardzo wysoko je cenię. Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że zbliżoną prognozę do Ministerstwa Finansów podał ostatnio Bank Światowy, jeszcze przed podwyżką stóp procentowych przez NBP. I tą prognozę, z tego co pamiętam, to była to inflacja na poziomie 3,6%. I dodam jeszcze jedną rzecz, że podchodźmy do zjawiska popandemicznego całościowo. Jest bowiem w Europie kraj, który sobie teraz stosunkowo dobrze radzi z inflacją. Tym krajem jest Grecja. Ja wiem, ale ma pan obok praktyka, który musi co miesiąc zapłacić rachunki. Panie prezydencie, ile pan więcej płaci za, nie wiem, podstawowe usługi, wywóz śmieci, transport publiczny? No, nie będę wymieniał całej listy. Pan wie najlepiej, gdzie te czynniki kosztowe powodują, że się panu, krótko mówiąc, może niezbyt elegancko, ale przestaje to spinać. Panie prezydencie. A, przepraszam, pytanie, bo... Rozmawialiśmy o wzroście cen. Ja się zastanawiam, okej, 3,3%, głęboko wierzę i kibicuję prognostom Ministerstwa Finansów, no ale pan płaci rachunki co miesiąc i pytanie, jak tam ta inflacja wygląda w tych konkretnych kosztach, a nie w koszyku Głównego Urzędu Statystycznego. Pomijmy wynagrodzenia, bo ta presja w tej chwili na wzrost płac jest tak duża, że tak naprawdę nie możemy uniknąć zderzenia się ze skutkami wzrostu płac w budżecie. Pytanie, jak to w negocjacjach poprowadzimy. Natomiast chociażby patrząc na cenę energii, na szczęście w Lublinie obowiązuje jeszcze umowa, którą mamy z operatorem dostarczającym na energię do wiosny przyszłego roku, więc może przetrzymamy to, co się w tej chwili dzieje, ale z sąsiednich miast, czy szerzej mówiąc samorządów, informacje płyną o przyrostach rzędu 50-60%. To jest, nie muszę państwu powiedzieć, główny nośnik dzisiaj tych kosztów czy wydatków budżetu związanych z utrzymaniem miasta, ale to nie tylko to. Jakby problem wzrostu kosztów przerzuca się na każdą sferę aktywności miasta, od utrzymania i tych wydatków sztywnych, stałych, po oczywiście koszty związane z inwestycjami. Budujemy dworzec metropolitalny. No, tak rozpisaliśmy w wieloletnich programach inwestycyjnych, że z funduszy europejskich robimy to na koniec już tego okresu programowania, ale stal podrożała o 100-kilkadziesiąt% i już mamy dzisiaj problem, czy w ogóle nie będzie trzeba niedługo aneksować tej umowy ze względu na bardzo silny przyrost kosztów, wzrostu kosztów materiałów. Te problemy oczywiście są i trzeba się z nimi zderzyć, tylko to będzie coś lub coś. Czyli jeśli mamy utrzymać finansowanie bieżące, potrzeb bieżących i właśnie tego typu wydatków, to będziemy schodzili z inwestycji. To jakby trzeba sobie uświadomić. Za 2 lata praktycznie nie będziemy zdolni w tej sytuacji do finansowania tych inwestycji rozwojowych. I to będzie trzeba mieszkańcom jasno powiedzieć. Przy tej kondycji finansów publicznych, również i samorządowych, i przy takim tempie wzrostu kosztów bieżących zderzymy się z brakiem możliwości rozwoju. Szanowni państwo, ta nasza dyskusja zrobiła się mocno matematyczna, ale biorę to na siebie, sam tak narzuciłem. Natomiast jest jeszcze co najmniej jeden bardzo ciekawy obszar, w którym należy tą dyskusję pociągnąć, poprowadzić, a mianowicie, no, ja przynajmniej jestem przywiązany do pewnego rodzaju, uważam, że semantyka ma znaczenie. I teraz jeżeli czytam, że jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, tak, który ma być no, owym, jak to dobrze powiedzieć, ma uzupełniać niedobór środków z tytułu podatków, to albo coś jest lokalne, albo coś jest rządowe, panie ministrze. I tutaj rozumiem niepokój samorządowców, którzy boją się powtórki scenariusza, że te pieniądze, no niekoniecznie algorytm albo jakiś tajemniczy algorytm będzie je rozdawał po uznawaniu. Mogę przytoczyć, pewnie państwo doskonale znacie, lutowy raport Fundacji Batorego, jak jedna z tych transz została rozliczona, no i to nie wyglądało najlepiej. Dlaczego nie dać po prostu pieniędzy bezpośrednio do samorządów, a dlaczego wolicie je rozdawać na Świętokrzyskiej? Panie redaktorze, to po pierwsze
Rozdawanie pieniędzy na świętokrzyski dotyczy tylko środków budżetowych i tych środków, które przed chwilą omawiałem, a mianowicie 8 miliardów dodatkowej subwencji i 4 miliardów subwencji na inwestycje w obszarze kanalizacji i wodociągów. Jeżeli chodzi o Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, ja mogę powiedzieć, że byłem, jeżeli mogę sobie tak pozwolić, ojcem założycielem pierwszej części RFIR-u, właśnie takiej algorytmicznej. Niemniej mogę ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że wszystkie te środki z RFIR-u, wszystkie trafiły do jednostek samorządu terytorialnego i teraz ten drugi nabór, teraz ten duży nabór na 20 miliardów prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, myślę, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o działania po-covidowe w zakresie utrzymania jakiegoś poziomu inwestycji. I tu powiem, z jednej strony słyszę krytykę, że są pewne środki poza budżetem, że coraz mniej transparentne, a z drugiej strony nie widzę tutaj jakby po drugiej stronie braku zainteresowania tymi środkami. Wręcz widzę bardzo duże zainteresowanie, patrząc na wnioski i na potrzeby w wysokości 93 miliardów, które zostały zgłoszone do Banku Gospodarstwa Krajowego. Nad tymi wnioskami pracuje Bank Gospodarstwa Krajowego, nie Ministerstwo Finansów. I jeszcze się do jednej rzeczy ustosunkuję tylko co do możliwości prognozowania przez jednostki samorządu terytorialnego od roku 2023. Uważam, że to prognozowanie będzie jeszcze łatwiejsze z tego względu, że właśnie wejdzie reguła stabilizująca i w przypadku, gdyby się nie ziściły, nie zmaterializowały minimalne dochody z PIT-u i z CIT-u, kwota nominalna zostanie osiągnięta. Zmieni się tylko ich struktura w miejsce ubytków, czy to z tytułu Polskiego Ładu, czy z koniunktury, czy z jakichś innych rozwiązań prawnych, w to miejsce wejdzie subwencja inwestycyjna. Dodam jeszcze jedną rzecz, że środowisko samorządowe również jest podzielone i na przykład jednostki samorządu terytorialnego skupione w Związku Gmin Wiejskich nie apelowały do strony rządowej o zwiększenie udziału w podatkach, bo w wyniku Polskiego Ładu ta baza podstawy PIT-u się zmniejszy i w gminach mniejszych, mniej zamożnych, to nic nie da, bo tak jak często używam takiego porównania, lepiej mieć 1% od setek miliardów niż 100% od zera, ale rozumiem, że znowu wchodzę w matematykę. Dziękuję. Panie ministrze, absolutnie nie pojawił się zarzut, że te środki z funduszu nie trafiły do samorządów. Zarzut był inny, że one trafiały w sposób... 7 miast z okręgu wyborczego pana premiera Mateusza Morawieckiego, tak? Otrzymało ponad 1/3 wszystkich środków przekazanych miastom na prawach powiatu, choć zamieszkuje je 6,5% mieszkańców. Takie są liczby. Panie redaktorze, ja mogę potwierdzić, że z pierwszej części RFIR-u duże miasta, w tym Warszawa, również z tego co pamiętam był KAP, 95 milionów złotych otrzymały. Taka chyba była maksymalna wysokość, jeżeli pamiętam, z tej pierwszej części Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przekazane. Teraz jest nabór wniosków, myślę, że już niedługo będzie rozstrzygnięty. Niemniej musimy się zgodzić w 100%, że te środki wpłynęły w całości do jednostek samorządu terytorialnego i dzięki temu nawet w roku kryzysowym jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły nadwyżkę w wysokości 5,7 miliarda złotych, a nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 21 miliardów złotych. Obecnie ta nadwyżka po półroczu jest około nawet 23 miliardów. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie jest celem żadnej rozsądnie prowadzonej dyskusji szukanie różnic, tylko poszukiwanie tej części wspólnej, bez której, to na wielu panelach dzisiaj można było usłyszeć, daleko do przodu nie zajdziemy, a chyba wszystkim nam na tym zależy, tak? Więc miałbym na koniec taką prośbę. Gdyby na początek, na przykład, pan prezydent mógł wyartykułować jedną najważniejszą prośbę czy postulat do Ministerstwa Finansów, a potem pan minister, gdyby mógł wyartykułować jeden najważniejszy postulat do sektora samorządowego, tak żebyśmy spróbowali przybliżyć się do jakiegoś, może jeszcze nie wspólnego mianownika, ale jakiegoś poziomu, jakiejś platformy do dyskusji. Panie prezydencie. Ten główny postulat nas wszystkich,
to jest utrzymanie tego udziału dochodów własnych, które mieliśmy, bo od tego zależy zarówno nadwyżka operacyjna, jak w konsekwencji również analiza zdolności kredytowych, żebyśmy sobie mogli poradzić w tych strategiach rozwoju, które mamy bądź które wprowadzamy. Dlatego, że wtedy możemy rozmawiać, tak jak było to we wcześniejszych panelach z panem prezesem PFR-u, o w partnerstwie z bankami, o finansowaniu różnych projektów. Jeśli na dzień dzisiejszy mamy ubytek w dochodach własnych tak wyraźny, znaczący i jednocześnie taki przyrost w wydatków bieżących, to nie muszę Państwu mówić, że instytucje finansowe za chwilę uznają nas jako mało wiarygodnych z punktu widzenia procedury udzielania długoterminowych kredytów czy pożyczek. My szukamy różnych rozwiązań i często znajdujemy i akurat też to, o czym pan minister mówił, wsparcie gmin wiejskich, my popieramy, bo to jest bardzo dobre posunięcie, patrząc na to, że one nie mają zdolności do sfinansowania takich elementarnych wydatków infrastrukturalnych, jak wiąże się to z wodociągami i kanalizacją, a przepisy ich do tego zobowiązują, więc tu nikt z tym nie dyskutuje. Natomiast w przypadku tych jednostek, które te dochody jednak wypracowywały dzięki swojej aktywności i temu potencjałowi gospodarczemu budowanemu od lat, one muszą mieć jakby możliwość innego w modelu finansowania niż przez ten mechanizm, który w gruncie rzeczy opisany jest pewnym ryzykiem. Akurat Lublin poza tym pierwszą alokacją środków jest miastem 2 razy 0, a 0 na inwestycje. I no nie chcę Państwu oczywiście mówić, że się dobrze z tym czujemy, bo się nie czujemy dobrze, mimo że jesteśmy w dobrym towarzystwie, bo większość dużych miast nie otrzymała. Chodzi nam tylko o sytuację takiej wiarygodności we wzajemnych relacjach. Jeszcze raz powiem, rząd realizuje powinności państwa za naszym pośrednictwem i my dla państwa i rządu powinniśmy być partnerem przewidywalnym również w wymiarze finansów. Stąd ten wniosek podnoszony przez nas wiele razy. Uchrońmy dochody własne, bo one decydują o zdolności do samofinansowania czy do finansowania rozwoju. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, co chciałby pan, żeby wybrzmiało jako pana przekaz do reprezentacji polskich samorządów? Ja chciałbym podkreślić, myślę, najważniejszą rzecz, że czy to środki budżetowe centralne, czy samorządowe, stanowimy wspólnie sektor finansów publicznych. I tu rzeczy, o których mówił pan prezydent i pan redaktor, dotyczące wzrostu cen energii, również strony rządowej, również dotyczą. O co bym apelował? O jakieś porozumienie na poziomie na przykład rozwiązań podatkowych i może podejście takie prorozwojowe w takim zakresie, że gdy na przykład jakieś podatki są obniżane, na przykład PIT dla młodych, no myślę, że wszyscy bylibyśmy za tym, czy za zwiększeniem tej kwoty wolnej, to może traktujmy to troszeczkę w warunkach takiej inwestycji w przyszłość. Przecież strona rządowa również na tym traci. No, ja słyszę często, a strona rządowa weźmie sobie z VAT-u, a ja w 2020 miałem dużo niższe dochody z VAT-u niż były zaplanowane i wtedy musiałem uciekać w deficyt i dług i również ten dług pozabudżetowy. Ale chciałbym, żebyśmy tutaj mieli takie podejście spójne, że podchodzimy i mówimy, na to sobie możemy pozwolić po obu stronach i traktujmy to jako inwestycję, że taki typowy może na przykład ubytek w PIT-cie rzeczywiście powstanie, ale być może dzięki temu skoczy CIT. Więc do takiego podejścia chciałbym tutaj zachęcić i do tego, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że jesteśmy częścią finansów publicznych. Stwierdzam, że w roku covidowym, mimo pewnych kontrowersji, o których tutaj Państwo mówicie, wsparcie ze strony rządowej było znaczne i myślę, że rok 2022 będzie dla jednostek samorządu terytorialnego bardzo dobrym rokiem budżetowym. Dziękuję. Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, pan Sebastian Skuza i prezydent miasta Lublina, pan Krzysztof Żuk. Panowie, bardzo dziękuję, niskie ukłony. Dziękuję Państwu i życzmy sobie chyba jak najszybciej powtórki
tej dyskusji, bo jeszcze wiele spraw z finansowaniem samorządów wydaje się przed nami. Dziękuję Państwu bardzo.